Nagrywałem już odcinki, co oznacza Sosiopi, co oznacza Tomar 753, co oznacza usta i tym podobne. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym bardzo często spotykanym nickiem, którego po prostu chcieliście usłyszeć, dlaczego ludzie tak wiele razy go używają, no i po prostu ustawiają. Mianowicie chodzi mi tutaj o nick Puki. Powiem wam, że wiem, co on oznacza, jest to bardzo łatwe, zaraz wszystko wam wytłumaczę. Najpierw jak możecie zostawić szybko łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem, dawajcie mordki, jak będzie tutaj 2500, to dalej będę kontynuował tą serię o dziwnych nickach. I jak coś, to możecie mi napisać w komentarzu kolejne nicki, które chcielibyście wiedzieć, co oznaczają i często je spotykacie w Brawl. Oprócz tego polecam subskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich odcineczków, bo no naprawdę tutaj wrzucam codziennie filmy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie w komentarzu, ile razy natrafiliście na kogoś o nicku Puki. Mi zdarzyło się to kilka razy, nie wiem ile dokładnie, ale na pewno kojarzę, że z takim kimś grałem. Teraz nie będę przedłużał już tego filmu, no i przechodzimy do tematu. A więc okej, dla tych, co nie wiedzą, Puki to jest youtuber zagraniczny, który nagrywa Brawla i ma 1 000 000 subskrypcji. Jest też w sklepie jego kod Puki nawet w Brawlu, więc no jest to naprawdę bardzo popularny youtuber. No i za granicą dużo osób go ogląda, dużo osób go kojarzy, jest on mega popularny. Dlatego po prostu ludzie ustawiają sobie taki nick, jak ma on. To jest całe wytłumaczenie tego, dlaczego spotykamy tyle ludzi o nicku Puki. No nie jest to skomplikowane, ale chyba nie każdy o tym wiedział, więc jak coś, to cieszę się, że komuś wytłumaczyłem. Swoją drogą zaraz pokażę wam jeszcze pewną ciekawą rzecz w klanach, jeśli chodzi o Puki, ale to po tej gierce, która w sumie bardzo szybko leci. Nie wiem, dlaczego tak szybko to wszystko działa. Zostaliśmy sami na tego typeczka. Nie wiem, czemu w ogóle nie używam gadżetu, to też jest ciekawe. Aczkolwiek, no spoczko, on może tutaj dostanie. Patrzcie, prawie go zabiłem, kurde, było blisko. Nie patrzyłem dokładnie, jak nazywa się klan Pukiego, ale mam nadzieję, że jak wpiszę Puki, to może coś wyskoczy. Dobrze by było. Czekajcie, to przez 2 K było? Nie, dobra, głupi jestem, to jest przez 2 U. Chodziło wam i mi, chodziło o nick Puki przez 2 U, bo tak też nazywa się ten youtuber. No i oczywiście klan tutaj będzie 64, bo jest to naprawdę bardzo popularne. Ale nam chodzi tutaj o takie trochę lepsze klany, które mają no tak koło 100 członków. Czekajcie, zjechałem teraz na sam dół tak szybko, ale teraz wolniej tutaj poszukam kogoś, kto ma dużo członków. Tu jest dużo, ale mają mało pucharków, więc chyba nie jest to jakiś silny klan. Chodzi mi tutaj o taki klan, który bardziej byłby w topce, bo jak widzicie, takich klanów, gdzie jest full, to jest sporo. Ale mi tutaj chodzi o taki klan, który ma więcej pucharków. Na razie same tylko setki tysięcy, a to nie jest jakoś dużo. Interesuje nas coś, co ma ponad 1 000 000. 283 tysiące, 427, 100, tutaj 300 tysięcy, no chyba nie będzie takiego klanu, kurde. Poczekajcie, tutaj też nie, 259, no takiego klanu tutaj nie będzie. Dobra, tak się fajnie złożyło, że jeszcze mamy piłkarza Dynamajka akurat w drużynie, idealnie, bo właśnie dla tych, co to chociaż trochę interesują się piłką, to na pewno kojarzycie takiego piłkarza, jakim jest Puki. Jest to napastnik, on chyba aktualnie gra w Norwich, czy jakoś tak, w lidze angielskiej na pewno. No i co do właśnie tego Pukiego, to dużo osób myślało, że po prostu w Brawl Stars, dlatego się tak ludzie nazywają, bo są to jego fani. No nie, są to fani, ale nie tego Pukiego, tylko tego właśnie youtubera Pukiego. Ale no to też ciekawa teoria w sumie, bo Puki ostatnio dużo goli strzelał w Premier League. Ej, co tak szybko dedłem? No nie, bo ona była na tym. Co to była za szybka gierka? Masakra. Ale ten skin w ogóle jest mega związany z tym youtuberem też Pukim, bo on właśnie na odcinkach bardzo często siedzi w takiej koszulce PSG. W ogóle możecie obczaić sobie jego kanał, ja wam dam link do niego w opisie. Ma on ponad 1 000 000 subów, więc całkiem możliwe, że część z was go kojarzy. A ja będę kończył ten odcineczek, mam nadzieję, że wam się podobało. Taki krótki, informacyjny film, ale co tutaj więcej gadać, nie ma co go przedłużać. Pamiętajcie, żeby wpadać na mojego Instagrama Toriety, na Facebooka Tori Kontakt, bo tam po prostu macie ze mną kontakt i możecie ze mną popisać. Snapchat Król Tori też polecam, do Discorda macie link w opisie. A ja się będę żegnał, trzymajcie się, elo!